Na rynek trafił właśnie zupełnie nowy smartfon od Huawei, czyli Huawei P50 Pro i postanowiliśmy o nim nagrać film, ale skupimy się tutaj bardziej na aparatach niż na całej reszcie, no bo z jednej strony te smartfony robią się coraz bardziej podobne do siebie, a z drugiej strony no to jest po prostu topowy smartfon i wydaje mi się, że już teraz wiecie o nim wszystko. Ale żeby nie było tak, że nie powiemy absolutnie nic o smartfonie. Więc mamy tutaj sprzęt, no jak już mówiłem, z najwyższej półki, bo to jest absolutnie topowy smartfon Huawei'a. Mamy tutaj wyświetlacz 6,6 cala, to jest OLED 2700x1228 pikseli i ma zaokrąglone rogi. Bardzo ładny ekran, oczywiście odświeżanie 120 Hz. Mamy także głośniki stereo, więc nie tylko mamy ładny obraz, ale też dźwięk. Sam smartfon też jest naprawdę ładny, bo jest błyszczący. Oczywiście poza tym, że jak większość tego typu urządzeń, po prostu zbiera troszkę odcisków palców, ale można temu łatwo zaradzić, korzystając z silikonowego, przeźroczystego etui, które jest dołączone do zestawu. Ale poza tym, no to takie lustereczko trochę, dosłownie, więc można się w nim nawet przejrzeć. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to też mamy absolutny top. Mamy Snapdragona 888, 8 GB RAM-u, 256 GB pamięci wewnętrznej, co powinno wystarczyć absolutnie każdemu. Mamy wszystkie najnowsze standardy łączności, oczywiście poza 5G, bo ze względów politycznych Huawei nie może w swoich smartfonach stosować 5G, co jest kuriozalną sytuacją, ale nie chcę dzisiaj mówić o polityce. Poza tym ten smartfon, jak inne smartfony Huawei'a, działa pod kontrolą usług HMS, czyli tych od Huawei'a, więc mamy tutaj sklep AppGallery, wyszukiwarkę Petal i tak dalej. Ten ekosystem bardzo szybko się rozwija, więc w sklepie AppGallery mamy bardzo dużo aplikacji bankowych. Teraz dodano także usługę KUF, która pozwala na płatności zbliżeniowe dowolną kartą, więc jeżeli ktoś Wam dalej będzie mówił takie głupoty, że o, Huawei'em to nie można płacić, no to powiedzcie, że już można, bo to jakiś czas temu się zmieniło, a ten mit dalej krąży. I tak naprawdę, co jeszcze mogę powiedzieć? Akumulator 4300 mAh, ładowanie 66 W, pudełeczko grube, więc mamy tutaj w zestawie ładowarkę, dzięki której ten smartfon ładuje się w nieco ponad pół godziny, więc naprawdę bardzo dobry czas. No i ten akumulator starcza na trochę nieco ponad dzień pracy w moim przypadku. I moim zdaniem specyfikacja, jakość wykonania, ekran, głośniki, czas pracy, to wszystko stoi na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście nie zabrakło tutaj także ładowania bezprzewodowego i to bardzo szybkiego, więc jeżeli wolicie korzystać z ładowarek bezprzewodowych niż przewodowych, to oczywiście macie taką funkcję i nie odczujecie większej różnicy. Ja sam preferuję kabel, ale uznałem, że warto o tym wspomnieć. I oczywiście no, ten smartfon jako topowy ma te wszystkie certyfikaty pyło, wodoodporności i tak dalej. Oczywiście to nie oznacza, że od razu należy wrzucać go do kałuży albo iść się z nim kąpać, ale jeżeli przypadkiem rozleje się na niego trochę cieszy albo spadnie Wam w piasek, to nic nie powinno mu się stać. A jeżeli chodzi o ten ekosystem Huawei, to mi się wydaje, że ten temat był przez ostatnie lata wałkowany w każdej recenzji. Ja oglądam recenzje, czy to P40 Lite, P40 Pro, Mate'a jakiegoś, i tam pół recenzji to jest gadanie o tym ekosystemie HMS i wydaje mi się, że każdy już wie, czy mu się to podoba, czy nie, czy chce z tego korzystać, czy też nie, więc my już o tym więcej mówić nie będziemy. Sami musicie podjąć decyzję, czy chcecie korzystać ze smartfonu Huawei'a, czy nie, a my się skupimy na tym, w czym ten smartfon błyszczy, a mianowicie na aparatach. Czy ten smartfon ma dobry aparat? No na to pytanie da się odpowiedzieć moim zdaniem w jeden sposób, bo kiedy spojrzymy na chociażby taki ranking DxOMark, ja wiem, że go można lubić albo nie lubić, ale jednak to jest jedyny tego typu ranking i tam Huawei P50 Pro ma pierwsze miejsce. Ja wiem, że te różnice między topowymi smartfonami i ich aparatami są niewielkie, ale jednak miejsce w ścisłej czołówce, a konkretnie na pierwszym miejscu, moim zdaniem nadal coś znaczy. Ale jakie tutaj w ogóle mamy aparaty? Otóż mamy tutaj główny aparat 50 megapikseli z obiektywem f/1.8, czarno-biały aparat 40 megapikseli z obiektywem f/1.6, ultra szerokokątny aparat 13 megapikseli z obiektywem f/2.2, aparat telefoto 64 megapiksele z obiektywem f/3.5 i krotnością zoomu 3.5. No i tak naprawdę tutaj na dole mamy diodę błyskową oraz ten aparat telefoto, o którym mówiłem, a na górze mamy aparat zwykły, ultra szeroki oraz czwarty aparat, czarno-biały, który odpowiada za dobór szczegółów. Jeżeli pamiętacie czasy Huawei'a P10 i chyba nawet wcześniejszy, to Huawei wtedy miał taką technologię, że miał matrycę zwykłą
i miał matrycę czarno-białą i ta zwykła robiła zdjęcie, a ta czarno-biała robiła dodatkowe zdjęcie w czerni i bieli, żeby lepiej dobrać szczegóły i później te zdjęcia były nakładane na siebie. Teraz ta technologia powraca i Huawei nazywa ją Dual Matrix. Czy ona działa? No nie jestem aż tak dobrym fotografem, żeby Wam powiedzieć, ale Huawei mówi, że działa, DxOMark mówi, że działa, więc wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, bo najważniejsze dla mnie jest, że Huawei P50 Pro głównym aparatem robi bardzo ładne zdjęcia. No i jeżeli chodzi właśnie o ten główny aparat, to muszę Wam przyznać, że ja chyba nie widziałem lepszego aparatu w smartfonach, tak po prostu. Kiedy jest totalnie ciemno, on robi świetne zdjęcia. Kiedy są dobre warunki oświetleniowe, on po prostu wymiata. Na tych zdjęciach widać wszelkie szczegóły. Świetnie mi się tym aparatem fotografowało. No i tutaj zresztą widzicie cały czas próbki zdjęć, które robił głównie Marcin, jak bawił się tym smartfonem. No i one są po prostu bardzo ładne. A czemu wydaje mi się, że ta technologia może faktycznie działać? No bo po coś mamy tutaj tę czarno-białą matrycę, bo w tym aparacie właśnie dodatkowym faktycznie mamy czarno-białą matrycę. Powiecie, o, a co to zmienia? Ja mogę sobie zrobić zdjęcie i zrobić, żeby był czarno-biały za pomocą filtra. No właśnie, zwykła matryca kolorowa jest RGB. Mamy czerwony, mamy zielony, mamy niebieski, więc mamy załóżmy 50 milionów pikseli, ale tak naprawdę danych o szczegółach mamy 3 razy mniej, no bo przecież trzeba zarejestrować wszystkie kolory, je połączyć i tak dalej. A jeżeli mamy matrycę czarno-białą, to tam mamy po prostu więcej tych danych o szczegółowości, bo ona w ogóle nie musi zajmować się kolorami, więc faktycznie te zdjęcia wychodzą bardziej szczegółowe. Powiem Wam więcej, ten tryb czarno-biały można tutaj wymusić, robić po prostu zdjęcia tą czarno-białą matrycą i one wychodzą bardzo klimatyczne, bardzo ładne. One są naprawdę no inne, po prostu inne niż wszystko, co się widzi. Wyglądają bardzo klimatycznie, jakby przeszły przez jakiś bardzo fajny, no i bezstratny oczywiście filtr. Ale główne zastosowanie tej matrycy to jednak współpraca z aparatem głównym, który, jak mówiłem, wypada naprawdę fenomenalnie. Drugi, a raczej trzeci aparat, o którym warto powiedzieć, to jest teleobiektyw. Mamy tutaj krotność 3,5, tak jak mówiłem, więc możemy tutaj robić zdjęcia bezstratne w tym przybliżeniu 3,5, ale nawet jeżeli zwiększymy to przybliżenie na 10, to te zdjęcia wyglądają naprawdę fenomenalnie i ten zoom to jest coś, co mnie zachwyca, bo nie wiem, czy widziałem lepszy aparat z przybliżeniem 10-krotnym, no tutaj te foty po prostu wychodzą fenomenalne. Też w praktycznie każdych warunkach oświetleniowych wygląda to naprawdę fajnie. Oczywiście możemy też zwiększyć zoom do 100 i wygląda to w sumie lepiej niż w zeszłorocznych smartfonach, ale moim zdaniem to nadal jest taka zabawka bardziej, żeby pokazać, że możemy przybliżyć 100 razy i tak dalej, ale zdjęcia robione w ten sposób no, nie będą wyglądać po prostu najlepiej. Ale ta 3,5-krotność, 10-krotność, no w tych warunkach to przybliżenie wypada po prostu fenomenalnie. Czwartym aparatem, o którym warto powiedzieć, to jest aparat szerokokątny i on w dzień robi naprawdę ładne foty. Jeżeli będziecie robić nim zdjęcia właśnie za dnia, to uznacie, że to też jest topowy aparat. Tak samo, jeżeli będziecie robić zdjęcia wieczorem, a nawet w nocy, jeżeli będziecie mieć chociaż trochę światła. Jeżeli będą jakieś lampki, jeżeli będzie jakiś neon albo coś, nie powinniście na to narzekać. Jeżeli pójdziecie gdzieś, gdzie światła nie ma w ogóle, załóżmy do piwnicy, fotografować jakieś owoce, no załóżmy, że po prostu ktoś chciałby tak zrobić, no to wtedy faktycznie uzna, że ten aparat odstaje od reszty, ale zastanówmy się, kto chodzi do piwnicy fotografować jabłka albo inne gruszki. No raczej wydaje mi się, że jest mało takich osób. Oczywiście można to traktować jako jakiś benchmark, żeby pokazać, o, ten aparat jest ciemniejszy od pozostałych, ale moim zdaniem to nie jest jakaś ogromna wada, skoro w innych warunkach ten aparat radzi sobie dobrze, a jeżeli już uprzemy się, że w totalnej ciemności chcemy sobie robić zdjęcia, no to mamy przecież świetny aparat główny i mamy też świetny teleobiektyw, który radzą sobie także w tych warunkach. Jeżeli chodzi o możliwości wideo, no to ten smartfon także wypada naprawdę nieźle, bo mamy na każdym z trzech obiektywów rozdzielczość 4K. Mamy na głównym obiektywie oraz na teleobiektywie 60 klatek na sekundę, a na tym obiektywie właśnie szerokim mamy maksymalnie 30 klatek na sekundę. No i warto zwrócić uwagę też na to, że mamy tutaj naprawdę świetną stabilizację. Oczywiście na tym głównym i na tym szerokim aparacie, w teleobiektywie jak będziecie próbować coś nagrywać i przybliżać, to się będzie telepać, ale to jest
standard. Ten obiektyw po prostu nie jest stworzony do tego, żeby nagrywać wideo chodząc na przykład, więc temu się nie należy w ogóle dziwić. Cieszy także naprawdę fajny tryb manualny, który tutaj nazywa się Pro. On oczywiście jest dostępny także w zdjęciach, jak też w wideo i można tutaj ustawić naprawdę wiele funkcji. Jeżeli znacie się na filmowaniu, jeżeli znacie się na fotografii, to na pewno będziecie chcieli z niego skorzystać. No i jeszcze to, co mi się bardzo podoba, to zarówno podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów mamy bardzo fajne rozmycie tła tego drugiego planu i to nie jest właśnie taki efekt jak w iPhone'ach albo Oppo, jak widzieliście u nas, że taki efekt software'owy, że to odcinało. No na razie te procesory mobilne są za słabe, żeby to przetworzyć dobrze. Za kilka lat pewnie będzie to wymiatać, ale na razie działa jak działa i Huawei tutaj postawił po prostu na działanie optyki. Więc ten efekt jest naprawdę dobry, jest naturalny, zwłaszcza jeżeli korzystamy z tego głównego obiektywu, który zrobił na mnie największe wrażenie. No i to tak naprawdę wszystko, co miałem Wam do powiedzenia, więc jaki jest Huawei P50 Pro? Smartfon z najwyższej półki, mamy tutaj świetne podzespoły, świetny ekran, głośniki i tak dalej. Mamy oczywiście ograniczenia, które wynikają z wojny politycznej między USA i Chinami, ale Huawei na to nie miał wpływu. Smartfon działa pod kontrolą ekosystemu Huawei'owego HMS, a jeżeli chodzi o aparaty, bo na tym dzisiaj mieliśmy się skupić, no to są naprawdę dobre, zwłaszcza świetne wrażenie zrobił na mnie aparat główny. Zrobił dla mnie świetne wrażenie ten aparat telefoto. Jeżeli chodzi o aparat szeroki, on jest naprawdę dobry, jeżeli ma chociaż trochę światła. Jeżeli chodzi o możliwości wideo, ten smartfon także wypada naprawdę dobrze. Mamy tutaj możliwość nagrywania w 4K, na dwóch aparatach, mamy możliwość nagrywania w 60 klatkach na sekundę, mamy bardzo dobrą stabilizację, mamy fajne rozmycie. Generalnie, jeżeli chodzi o te możliwości fotograficzne i wideo, to nie da się na nic narzekać. I tak naprawdę tutaj możecie sobie zadać pytanie, czy chcecie korzystać ze smartfona Huawei, czy Wam ten ekosystem odpowiada, czy też nie. Jeżeli tak, jeżeli zależy Wam na dobrych kwotach, to jak najbardziej możecie kupić sobie takiego Huawei P50 Pro po to, żeby na przykład rozszerzyć swój ekosystem, a jeżeli nie, no to nie. No i tak naprawdę tyle i decyzja jak zawsze należy do Was. Moim zdaniem bardzo fajny, bardzo ciekawy smartfon i mam nadzieję, że będę mógł pobawić się nim kilka tygodni albo miesięcy, no bo jeżeli chodzi o te możliwości fotograficzne, to naprawdę jest absolutny sztos. I tak naprawdę to było wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Dajcie znać, co sądzicie o Huawei P50 Pro, o jego aparatach. Poza tym co, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmach na temat technologii, smartfonów, konsol, no i generalnie no, w kolejnych filmach. Więc do zobaczenia, cześć!